Dzień dobry Państwu, witamy Was w sobotę już. Jest Adam, Aneta, moja siostra, Teo i Jona. Zbiegłam się, bo musiałam biec z powrotem po okulary, to teraz zapię. Wybraliśmy się na grzybki, bo wczoraj moja mama znalazła multum kurek z tatą. I mówili, że... No tak, i właśnie znaleźli inne grzyby, a mówili, że tylko przy... Tylko wiecie, wzdłuż drogi szukali. Może coś znajdziemy, mama dzisiaj grzybową robi. Co? Proszę, tu mamy taki... O, macie już? Zapuściliśmy się w głąb lasu, a fajne jest to, że las jest jakby po prawej stronie, jezioro jest... Nie, źle mówię. Las jest po lewej stronie, jezioro jest po prawej, także w sumie zaraz Wam pokażę. Przed nami widzicie domy i tam z tyłu jest jezioro, a my sobie tutaj z tej strony chodzimy. I po prostu Adam wszedł w las, Jonas, Anna też byli w lesie, a ja 108 tutaj wyjechaliśmy do góry po drodze i był koniec, więc zjechaliśmy na dół. Teo od razu zasnął, zjadł sobie tylko swoją butlę i śpi. Myślę, że takie świeże powietrze też dobrze mu zrobi, bo wczoraj w ogóle nie chciał spać bez bujania, a teraz wózek stoi i nic. Proszę, Johna ma grzybki, pięknie, co to za grzyby, co to za grzyby, Gale? A ten maślak taki znowu. Pięknie, Johna, dobra robota. Chodź, mama ci pokażę jeszcze mor grzybki. Chcesz zobaczyć? Chodź. To jest Johnny, pierwszy raz na grzybach i nasz odkąd jesteśmy w Stanach. Zbieraj kurki. Dawaj. Wujek Mario jeździł na rowerze i jak byliśmy na grzybach, to akurat zawołaliśmy go, bo wracał i Johna się znudził, więc wujek go zabrał. Patrzcie, jak idą. I znikają. A my idziemy trochę dalej, bo fajnie nam idzie. Pięknie się zbiera. Kochani, jak się bawisz? Super, co nie? Coś znalazłeś już? Niektóre są takie duże też, no. Już takie przytegowane. Nie, to takich tu nawet nie ma co brać. Brzydkie, ale to mógł być prawdziwek? No dobra, no. Ładny grzybek by był. Mama zrobiła dzisiaj na obiad zupę grzybową. Trochę z tych grzybów, co my znaleźliśmy, a trochę z tych, co oni wczoraj. Albo nie, właściwie z tych, co oni wczoraj znaleźli. A te, które myśmy znaleźli, to tutaj mama po prostu trzyma. I przemijemy, pokroimy i zobaczymy, co z nimi zrobimy. I na obiadek taki grupowy, bo jest nas coraz więcej ludzi. Mamy ziemniaczki, będą schabowe. Tu się schabowe już składują. Kupiliśmy dużo w Costco, więc zrobimy wszystkie to nawet do kanapek na drogę powrotną można sobie włożyć. Mama mnie wezwała na pojedynek i chcę, żebym jej pokazała, co potrafię w bilarda. Dwa razy przegrałam z moją siostrą Jusią. Mama to widziała, ale mama nie lepsza, bo też z nią przegrała. Więc damy radę. Łukasz przyjechał. Złapała go policja, zapłacił $250. Jeszcze nie, ale będzie się kłócił. A jak my mieliśmy też 170 za tołowanie. Dobry początek. Wyjechał z pracy, na pierwszym egzycie wyjechał. I tak, na pierwszym egzycie wyjechałem, jechałem 20 minut. Przejechałem 2 minuty po awarii. I czekałem godzinę w korku. Jeszcze się zgubiłem, jak jechałem tu. Jechałem gdzieś do lasu. On dzwoni, że mu ten, nawigacja na telefonie przestała działać. No. A teraz mi przyjechał, to pokazał mi zdjęcie, gdzie był w tym miejscu. On mówi, ja będę tu tak 0,4 mile tam z tego miejsca już kręci. On no, ja już tak 20. O my God. On pokazał zdjęcie, a tak jak jesteśmy my i tu same jezioro, to on był tu tak na końcu zupełnie jakieś wyspy czy coś. Ja znajdę swój telefon. Weź mi to zdjęcie, daj, ja to załączę, gdzie ty podróżowałeś. On mówił, że cały czas nawigacja nie chciała działać, bo tu nie ma zasięgu i mówił, że według tego zdjęcia, co my zrobionego, dojechał według tej drogi. Oh my gosh, i dojechał. Samo, czy chcesz powiedzieć, jak ci poszło? Co? Bardzo dobrze, wygrałam 3 mecze. Nie, jak 3? Ja wygrałam 3, co ty gadasz? Mama ma. Mama wbiła ósemkę. Tato, jak ci idą wakacje? Wspaniale. Dzień dobry w niedzielę. Patrzcie. Jajecznica z grzybami zebranymi w pobliskim lesie, zrobiona przez mastera kuchni, szwagra Maria. Byłyśmy ostatnio tam, chyba Wam mówiłam, to popłyniemy prosto. I tym razem biorę ze sobą kamerę, to jak się uda coś nagrać, poczekaj, to nagramy. Ostatnio nam całkiem dobrze szło, więc Anna ubiera kamizelkę, ja mam niebieską. Nie wiem, masz telefon, Anna, ze sobą? Może ja tylko kamerę wezmę. Dobra. Wypłynęłyśmy na głęboką wodę. W sumie nie wiemy, jaka jest głęboka, bo nie pływaliśmy, bo nie było okazji. Ale tam przy brzegu byłyśmy ostatnio z Mariem i z Adamem.
To było fajnie, bo dość, że jest taka, wiecie, podnoża są piaskowe, nie? Piaszczyste podłoża. To nie było tam w ogóle głęboko. A to chciałam powiedzieć, że jest perfekt pogoda, bo jak widzicie, mam krótki rękaw. Jest chłodno, ale nie jest w ogóle zimno. A też nie ma ludzi na wodzie na razie. Gdzieś jest po 10, a my mamy w planach płynąć przed siebie, dlatego że chcemy zobaczyć, co tam jest, bo ostatnio płynęłyśmy w tamtą stronę. Ale ty nie musisz, ja na razie... Ana za wszelką cenę chce, żebyśmy płynęły, więc ja trzymam wiosło, a mój steroman... O, Anę, zachwiałaś się. Dobra, trzeba wracać na wodę. Tam, a stamtąd płyniemy. Podpłynęłyśmy tutaj, popatrzcie, tam, nie wiem czy widać, chyba nie widać, chyba kawałek widać domu naszego, jakby, postojowego. Przepłynęłyśmy tutaj dalej, bo chciałyśmy zobaczyć co, czego nie widać i właśnie tu dookoła dalej jest takie duże jezioro, a wzdłuż brzegów są po prostu dalsze domki. Bo gdzieś tutaj podobno jest restauracja, do której można podpłynąć tylko na łódce, ale ja myślę, że może gdzieś tam w oddali, także raczej nie mamy szans dane. Zakręcimy trochę i pojedziemy wzdłuż wybrzeża tutaj, bo jest tam dom na sprzedaż, chcemy zobaczyć z bliska, co sprzedają. Podpłynęłyśmy i teraz się zastanawiamy, czy na sprzedaż jest, bo tu nie pisze adresu, czy na sprzedaż jest tylko ta działka tutaj koło jeziorka z tym małym patiem drewnianym i z tą szopką, czy ten dom jakby jest do tej działki, ale to jest trochę dziwne, mi się wydaje, że dom jest za daleko od wody. Okej, lecimy dalej, już nas wołają z tamtych okolic, podpłyniemy tutaj przez lilię i do domu. Right there! Patrzcie na nie! Fishermeni. Jonas złapał dwie ryby, to teraz chcą go nadrobić. My jedziemy i chyba się przeskoczymy na rowerek wodny teraz. A tata się goli. Nie wiem, czy widać za mną, ale pogoda nam zaczyna dopisywać. I mamy słonecznie i cała ekipa idzie na molo się wygrzewać. Hi everybody. Powiedzcie cześć wszystkim. Cześć wszystkim. Leticia, cześć wszystkim. Cześć wszystkim. Nie musisz mi się w nogi do wody, siadaj tylko tutaj. Johna ma obsesję z takimi lodami wodnistymi. On je tylko poliże i następnego. Powiem wam, że absolutnie super sprawa jest to, że tutaj mają dosłownie wszystko. Znalazłam taki stołeczek dla dzieci, żeby sobie jadł, także żona sobie ogląda Shreka i zajada sobowego. A na dole jest jeszcze łóżeczko nawet dla dzieci znalazłam, także super. Jest dosłownie wszystko. Moja mama chciała wieść plastikowe rzeczy, Bóg wie co, a nie ma potrzeby. A w ogóle, o, powiem wam coś. Widzicie na początku vloga, pierwszej części, nie wiem czy to jest już w drugiej czy w pierwszej, mam paznokcie zrobione. I taka byłam głupia, bo dzień wcześniej miałam takie paznokcie przyklejane i przykleiłam sobie. Mówię, o super, przykleję sobie paznokcie, będę taka, wiecie, laska. Gdzie nad jeziorem mi są potrzebne paznokcie? Przyjechałam tutaj z jedną ręką zrobioną, drugą sobie miałam zrobić po drodze, nie było jak, więc stwierdziłam, że zrobię sobie tutaj. I zaraz po nagraniu tego house tour, które możecie sobie zobaczyć w każdej chwili tutaj, to zaraz po nagraniu tego house tour stwierdziłam, że to jest głupota, że ja będę sobie tutaj naturalnie fajnie biegać i pogoda nam się mega wyjaśnia, wyładnia, więc mówię dziewczynom, że będziemy musiały popróbować coś, bo jutro już mamy w planach jechać do domu, a dzisiaj jest naprawdę cieplutko się zrobiło, lekki wiaterek, także spoko. Tak się dzisiaj noszę w tej sukience, super się to sprawdza na powiewne dni i powiem wam, że nie jestem przyzwyczajona widzieć się w całości, bo to lustro, które mam w domu, ono mnie tak ucina gdzieś tutaj i niby jak wiecie, spod kąta zrobię, to widać całość, ale nie w takim prawdziwym kształcie i w ogóle nie wierzę, że mam takie szerokie biodra. Po tej ciąży strasznie się rozszerzyłam, bo ja nie utyłam tak, żebym do przodu, znaczy mam tam trochę brzucha, ale to nic szczególnego, ale bardziej na szerokość poszłam. Stwierdziłam, że jak wrócimy, to Adam też chce spróbować zrobić tą dietę ketogeniczną, keto, i chyba będziemy po prostu, zważymy się, zmierzymy się i zaczniemy sobie przez miesiąc czasu, taki sobie zrobimy a la challenge i będziemy na diecie keto. Pogodziło się troszkę, więc idę z Teo na spacer. On dość dużo mi dzisiaj spał, ale jakoś widzę, że dalej go bierze, także w wózku zawsze mu najlepiej idzie i pójdziemy tutaj ścieżką przez las, tak jak wczoraj zbieraliśmy grzyby. Widzicie co, ja sobie mówiłam, że o, na tym wyjeździe będę się malować, będę się czesać, Bóg wie co. I szczerze, pomalowałam się pierwszy dzień, jak tutaj przyjechałam, pomalowałam się drugi dzień.
Wczoraj już się nie malowałam, ale jeszcze jakoś tak się ogarniałam. I dzisiaj chodziłam w sumie w sukience, ale teraz mówię, idę do lasu. I będziemy po prostu w chłodzie. Tu sobie zarzuciłam bluzę, dresy, zawsze biorę takie ekstra rzeczy. W ogóle nie wspomniałam wczoraj, ale byliśmy wczoraj w kasyno. Bo tutaj niedaleko, 15 minut stąd w sumie jest kasyno. Ja nigdy nie byłam w kasynie wcześniej i wiecie co? I na początku mówiłam, nie pójdę, bo mam wideo do składania. A potem mówię, okej, dobra, wideo prawie poskładane, to wezmę się z nimi, pokontroluję Adama. Mówimy sobie, wydamy każdy z nas po $20 i to wszystko. Ale najgorsze było to, że zeszliśmy do kasyna i wszystko super, tam było bardzo dużo maszyn. Myślę, że tam widzieliście albo będziecie widzieć zaraz na przebitce. Ale my nie wiedzieliśmy do końca, jak te maszyny obsługiwać, jak to działa. Teraz ty, kochanie. Nice. To był pierwszy raz. Moje siostry to samo, tato to samo. Adam niby tam wiedział, ale wiecie, rzucił się na jedną maszynę i przepuścił wszystkie swoje $20 naraz. I ja też tak siadłam na jedną. Po chwili przestałam, poszłam na inną i tak robiłam. Ale dopiero pod koniec wyczaliliśmy tego maszynę, która naprawdę nam się podobała. I powiem wam, że mimo wszystko i tak przepuściliśmy kasiurę. A moja siostra, jedna z, bo były dwie siostry ze mną, ona po prostu chodziła za wszystkimi, patrzyła, jak wszyscy robią, jak wszyscy grają. I na samym końcu zaczęła grać. I już była gotowa się wycofać. I wtedy moja druga siostra przycisnęła. I nagle jakieś mówią, że jakieś ptaki zaczęły latać, coś takiego. No i wkładając $20 wygrała 60. A mój szwagier grał w jakiś inny tam, bardziej kartowy. On chyba wygrał $110. Także dwoje z nas wygrało, reszta przepuściła po $20. My z Adamem w sumie przepuściliśmy nawet więcej, bo daliśmy sobie ekstra 20, że zagramy razem na koniec i żeśmy też przepuścili. Więc trochę byłam zła, no ale z drugiej strony sobie mówię, zła byłam o to, że to dodatkowe $20 sobie pozwoliliśmy. Ale z drugiej strony sobie mówię, dobra, nie chodzę do kasyna i na pewno nie będę się prędko tam pchać. Okej, Klaudia łowiła rybę, złowiłaś 3 małe, nie? 4. 4 małe, okej. Ale chciałam opowiedzieć, bo właściwie tutaj musicie mieć licencję na łowienie ryb. Ty masz w Illinois? Ja mam w Illinois, ale nie mam w Wisconsin. I co rano, okay. Próbowałaś to kupić? Ja mogę sobie kupić 5 minut, weźmy na internecie i sobie kupię, zrobię sobie screenshot i mam. No ja dobra, ale to musisz zdać coś, czy po prostu tylko płacisz pieniądze i kupujesz? Płacę $3, żeby na dzień sobie kupić, albo mogę sobie $30 zapłacić za cały rok. O, no to bez sensu, już koniec sezonu. Ja kupuję na jeden dzień $3 chyba, jeśli się nie mylę, może trochę więcej. Super. Idziesz teraz to kupić? Aha, bo nie. Żeby mnie nie złapali, bo to jest $250. Za to, że się łowi bez licencji, tak. Jona w pełnym wokalu. Słuchajcie, przyjechaliśmy do tego miasteczka, przez które przyjeżdżaliśmy w pierwszej części vloga z wakacji, jak jechaliśmy w tą stronę i nie mieliśmy okazji jakoś wyskoczyć, bo było tyle rzeczy do roboty, że teraz jest już tak godzina 5:40, niedziela. Joniuś, jaki ty jesteś wokalista. Więc jedziemy z Adamem, z chłopakami, a za nami jedzie Łukasz, kuzyn i dziewczyny. I zobaczymy, co tutaj w ogóle w tym miasteczku jest. Gdzieś widziałam na broszurce, że mają jakąś kawę. Jakieś latte takie czy coś. Zrobię sobie? Bardzo mi się dało. Bardzo sobie Adam dał, ja też. Bo trochę się schudniło, także coś takiego bardziej już jesiennego. Pokażemy wam, co tutaj się dzieje. Idziemy patrzeć, czy w ogóle coś jest jeszcze tutaj otwarte, ale popatrzcie na to. To jest taka typowa sianka, jak w takich starszych miasteczkach amerykańskich, mi się wydaje. I w ogóle dużo teraz robią właśnie takich sianek, na takich lustrach fajnie zdjęcia zrobić, bo potem jest efekt taki ładny. Może zrobimy sobie z drugiej strony, zobaczymy jak przejdziemy. W sumie nie świeci światło, ale jakieś niebo jest takie białe, że nawet trochę razi po oczach. A zwłaszcza, że na kamerze wszystko zawsze wygląda strasznie jasne. To lepiej, jak mam okulary ubrane, lepiej mi się jakoś idzie. Patrzcie na to. Tutaj jest studio tatuażu, nazywa się Black Sheep Ink. Tutaj można sobie czytać z ręki. A nie wiem właśnie, czy to jest w tym samym studio tatuażu. I tam jest znów kolejny znak Minakwa. Bardzo klimatyczne takie, wiecie, miasteczko.
Bardzo, bardzo przyjemne. Co to jest? O, to są te stare parkometry. Time expired value. Violation. Kajakujemy nocą, znaczy nie nocą, wieczorkiem. Jest Klaudia, jestem ja, jest Łukasz i Jucha. Patrzcie na to. Wypłynęliśmy dość konkretnie, ale... Chłopaki! Jonna chciała wam pokazać swoją krowę. Pokaż krowę. Ale masz krowę dużą, tak? Idziesz straszyć dziewczynę? Nie. Dobra, idź. Love you. Dobrze, idź postrasz dziewczynę. Chłopaki, panowie jeszcze robią nam ognisko na dole, także robią kiełbaski na prawdziwym ognisku, zajmie robienie. Mieliśmy robić smorsy, czyli te takie, wiecie, białkoladę i takiego krakersa. Jak zrobimy, to wam pokażę, jeśli nie zrobimy, no to wiadomo, nie pokażę wam. Jutro już jedziemy, niestety, ale z drugiej strony cieszymy się tym, że jeszcze jesteśmy tutaj, wiecie, fajnie jest, nie ma co się rozczulać. Byliśmy w tym miasteczku, które wam pokazywałam. Adam mi tutaj mruga, więc chyba jedzenie jest już gotowe. Odezwę się do was może później, a jeśli nie później, no to jutro będziemy siedzieć pewnie grać w bilard i takie rzeczy, które już widzieliśmy. Dzień dobry. Słuchajcie, panowie nas już powoli pakują, sprzątają tam wszystko dookoła. Ja się umyłam, umyłam głowę i zapomniałam, wziąłam sobie prostownicę, zapomniałam w ogóle jakieś szczotki, więc żeby jakoś te włosy wyglądały, to muszę je najpierw rozczesać, a potem palcami. A potem po prostu zaprać takie dziwne warkocze, bo potem mi się dużo, dużo lepiej czesie. Więc chodzę w takiej retro fryzurze. Ale to komu to przeszkadza? Dałam nam trochę podżerą, ale stwierdziliśmy, że w sumie nie ma go co męczyć i gdzieś wcisnąć do spania, bo lepiej, żeby nam w samochodzie spał, jak w tą stronę spał całą drogę, to może pośpi i całą drogę z powrotem. I jest godzina około 12:00, będziemy robić obiad, a po obiedzie będziemy się zbierać, tak myślimy, wyjechać koło 2:00-3:00. Cześć, Jonna! Gdzie masz buciki? Deszcz pada. Nie pada deszcz. Kuścio. Wszystko takie czyste, tak? Cieplutko, dzisiaj znowu fajnie, a wczoraj żeśmy wypłynęli na jeziorko dość późno i nie macie pojęcia, jak było świetnie, aż Adam się wkurzał, bo mówi, że wypływacie, nie macie pojęcia, jak pływać, a nie ma was ponad godzinę, bośmy popłynęli tak daleko. Popłynąć było ok, już potem wracać to była jakaś masakra. Ale buciki ubierz, ubierz buciki już. Odzywałam się do was rano, jak sprzątaliśmy trochę, znaczy chłopaki sprzątali, a my już jedziemy do domu, jesteśmy dosłownie godzina od domu, także dzień nam przebiegł bardzo szybko, bo było bardzo dużo ogarniania, pakowania i powiem wam, że może widzicie za nami, mamy więcej rzeczy z powrotem niż my tam zawieźli, mi się wydaje. Jest super, jesteśmy trochę zmęczeni, ale było super, mega i rozmawialiśmy, bo moi rodzice wrócili o dzień wcześniej i dzwoniłam z siostrą i siostra mówi, że ledwo zajechali do domu i już żałowali, żeby się najchętniej wrócili z powrotem, bo powiem wam, że niby 5 godzin stąd, ale wcale to nie jest tak, Adam sam mówi, że wcale to dla kierowcy nie jest aż tak tragicznie, nie? Przejeżdżasz... Chyba 4:10 wjechali tam, a to się zatrzymywaliśmy. Tak, w pierwszą stronę jechaliśmy niewielkie, 4 godziny i pół niecałe, bez zatrzymań. Teraz trochę dłużej, bośmy się zatrzymali na tankowanie 2 razy. No i co? Chłopaki, spoczko. Jonna przespał pierwsze 2 godziny. Teo w sumie śpi całą drogę, tyle co się przebudził, żeby zjeść. I nic dodać, nic ująć. Szkoda, że nie daliśmy rady sobie to załatwić na tydzień. Ale mówimy, że w przyszłym roku już sobie zakupujemy na pewno na cały tydzień i o miesiąc wcześniej, żeby było dużo cieplej i więcej możliwości wskakiwania do wody, mimo że było całkiem spoko, bo była woda, była fajna temperatura. Dobra, żegnamy się z wami, jedziemy spokojnie do domu i widzimy się w następnym vlogu. Trzymajcie się, pa pa. Bye bye. Wracam do was, bo zapomniałam powiedzieć. Prosimy o subskrybowanie kanału tym, którzy oglądają, a jeszcze nie subskrybują.
dajcie lajka, jeśli podobają wam się tego typu vlogi rodzinne i zajrzyjcie do nas na Instagram, link macie na dole w opisie. Buziaki, pa pa!